Mam też świadomość, że jestem prezydentem najstarszej demokracji konstytucyjnej. Zawsze wierzyłem, że nasza potęga wynika nie tylko z naszej siły militarnej, ale też z przykładu, jakim jesteśmy. Dlatego też podjąłem drugą decyzję. Zwrócę się o autoryzację użycia siły do reprezentantów amerykańskiego narodu w Kongresie. From the American people's representatives in Congress. A dziś w ambasadzie syryjskiej w Warszawie będzie konferencja prasowa, w której udział wezmą m.in. przedstawiciele klubu syryjskiego, a u nas już za chwilkę gościem będzie dr Nabil Malazi, właśnie przewodniczący klubu syryjskiego. Już teraz zapraszam Państwa na tę rozmowę. To 5 po 9, ale wcześniej jeszcze oczywiście serwis. Prezydent skierował do kongresu wczoraj. Jesteśmy gotowi do przeprowadzenia tej misji w każdym momencie. Może się rozpocząć jutro, w następnym tygodniu albo za miesiąc. Mam też świadomość, że jestem prezydentem najstarszej demokracji konstytucyjnej. Zawsze wierzyłem, że nasza potęga wynika nie tylko z naszej siły militarnej, ale też z przykładu, jakim jesteśmy. Dlatego też podjąłem drugą decyzję. Zwrócę się o autoryzację użycia siły do reprezentantów amerykańskiego narodu w Kongresie. Podczas gdy Barack Obama ogłaszał swoją decyzję w sprawie Syrii przed Białym Domem, protestowali zarówno przeciwnicy, jak i zwolennicy operacji militarnej. Ci pierwsi uważają, że operacja jedynie skomplikuje sytuację i wcale nie pomoże w zakończeniu wojny domowej. Zdaniem zwolenników operacji świat nie może dłużej bezczynnie patrzeć, jak reżim Asada morduje swoich obywateli. 1 września to dla nas Polaków ciągle. Witam dr Nabil Al-Malazi, przewodniczący klubu syryjskiego. Witam pana serdecznie. Dzień dobry. No tematem rozmowy oczywiście Syria. Jak długo pan już nie jest w Syrii? Kiedy pan przyjechał do Polski? 2 miesiące temu. Pan jest w Polsce od 2 miesięcy? Nie. W ogóle? Tak, to znaczy byłem w Syrii 2 miesiące temu. Ale nie, interesuje mnie, kiedy pan zdecydował się przyjechać żyć w Polsce? To 40 lat ponad. Czyli pan już jest w Polsce 40 lat. Czyli kto był wtedy prezydentem? Kto był wtedy przywódcą syryjskim, kiedy pan tam był? Hafez al-Assad. Czy możemy porównać... Ojciec. Tak. Czy możemy porównać tych dwóch prezydentów, tych dwóch dyktatorów, bo tak się mówi na arenie międzynarodowej o tych osobach? Ja nie wiem, no pani mówi dyktator, ale to określenie to już słyszę w mediach polskich i międzynarodowych tylko od 2,5 roku, bo przed tym Syria nie interesowała nikogo. Żyła swoim życiem. Także, natomiast od ponad 10 lat, kiedy prezydent Bashar al-Assad jest u władzy, naprawdę wiele się zmieniło, dużo się zmieniło. Tylko to, co mogę zaznaczyć, że nie brakuje Syryjczykom swobody czy wolności. Także ten Syria jest jedynym krajem niezadłużonym na świecie. Jedynym krajem, który odmówił wzięcia pożyczek od banków światowych, od Banku Światowego i Banku Europejskiego Rozwoju. Syria jest krajem samowystarczalnym. Dlatego ekonomia syryjska do tej pory opiera się przez 2,5 roku i ludzie w tej chwili naprawdę, rząd dba o ludzi takich prostych, którzy powiedzmy kształtują to społeczeństwo. Wczoraj, nawet NATO prowadziło swoją sondaż i stwierdziło, że 70% ludzi w tej chwili, nawet 70%, wcześniej oczywiście i CIA i inne organizacje też przeprowadziły takie same sondaże, 70% narodu syryjskiego jest za prezydentem Asadem. W tej chwili, gdyby kandydował, to by wybrało. 10% jest przeciwko, a 20% niezdecydowanie. Wrócił pan 2 miesiące temu z Syrii. Jak w tej chwili wyglądają tamte miasta? Jak wygląda życie tych zwykłych Syryjczyków? Normalnie. Tomaszku, myśmy chodzili do restauracji, do kawiarni o 2 w nocy, o 1 w nocy. Czyli jest spokój, nic się nie dzieje. Jest spokój, tylko zmieniło się
powiedz mi, architektura, powiedz mi, ulic. Czy tej architektury już nie ma, z tego co widzimy. Z tej architektury to raczej już nie ma, ponieważ kiedy widzimy zdjęcia z przekazów z Aleppo, z Damaszku, czy z Lataki, to rzeczywiście bardzo dużo ruin jest na ulicach. Tak, nic się, to znaczy, jeżeli chodzi o miasta, w których tam gdzieś urzędowali, czy urzędują w dalszym ciągu, czy najemnicy, bo tak opozycjoniści, nazwijmy to opozycjoniści, to są zniszczone, to są zniszczone całkiem. Przecież od chwili powstania tego ruchu, powiedzmy, anty, ponad 2000 szkół zostało zniszczonych, ileś tam szpitali. Także ten, bo oni urzędowali w szkołach, po prostu weszli do szkoły i urzędowali tam. Także młodzież syryjska już została pozbawiona nauki właściwie w tej chwili. Także ten szczególnie jest sytuacja dramatyczna uchodźców, którzy są w Jordanii i w Turcji. W Turcji to dochodziło do gwałtu. 250 kobiet syryjskich było w ciąży na samym początku, ten oczywiście przez gwałt. W Jordanii codziennie rodzi się 20 prawie dzieci w tym obozie. Te dzieci nie mają na razie perspektywy, a dzieci, które tam też mieszkają, już nie mają perspektywy na naukę, na szkołę, a wszystko było za darmo. Nauka była obowiązkowa w szkołach podstawowych, nawet na uczelniach to były dotowane. Jest artykuły spożywcze, są dotowane na terenach, które są normalnie, toczy się życie. Kilogram chleba kosztuje 10 centów w dalszym ciągu, pomimo tego, bo państwo dotuje i mąkę, dotuje i ryż, i cukier. A wierzy pan, panie doktorze, w to, że prezydent Assad mógł użyć broni chemicznej przeciwko swoim rodakom? Absolutnie. Prezydent Assad, to są podwójne jakieś miary stosowane przez Stany Zjednoczone i jej popleczników. Dlatego, że ponad 5 miesięcy temu Syria sama zaprosiła Organizację Narodów Zjednoczonych, żeby przyjechali do Syrii, żeby zbadali w Khan al-Assad to, co się działo. Tam było ewidentne. Opozycjoniści z tymi najemnikami, ja dalej powiem najemnicy, dlatego, że ponad 80% tych ludzi, którzy walczą w Syrii, to są najemnikami, bo ja spotkałem się nawet z kilkoma takimi z Turkmenistanu, z Jordanii, z Algierii nawet. W więzieniu mieliśmy takie spotkanie właściwie. Także to jest ponad 80% to są najemnikami. Czeczeni przede wszystkim, którzy mają swoje jakieś emiraty tam gdzieś, pragną swoje emiraty założyć tam. A wierzy pan w ogóle w to, że została w Syrii użyta broń chemiczna? No bo to, że prezydent Assad nie brał w tym udziału, to jest pana zdanie. Ale czy wierzy pan w to, że rzeczywiście wykorzystano broń chemiczną do tego? Niewątpliwie, że wykorzystano. Dlatego, że wykorzystano przeciwko po prostu, po pierwsze w Khan al-Assad, tam kiedy Syria poprosiła, powiedzmy, Organizację Narodów Zjednoczonych o wysłanie swojej delegacji do zbadania tej zbrodni. Wszystko było udokumentowane, jest udokumentowane. Stany Zjednoczone przesunęły tą barierkę czerwonej linii, którą wytyczyły po prostu użycia, dlatego że 3 satelity amerykańskie dzień w dzień, minuta w minutę tyczą, rysują, obserwują całą Syrię i wątpię, czy Stany Zjednoczone nie wiedziały o tym, że to zostało użyte i kto to użył. Tym bardziej, że wszystkie dokumentacje, cała dokumentacja została dostarczona do Organizacji Narodów Zjednoczonych w tamtym czasie i czekała. Syria czekała 5 miesięcy, aż przyjadą ci inspektorzy. Skąd się wzięła ta broń chemiczna? Kto jej użył? No trzeba zapytać na przykład Turcję, bo Turcja złapała 2 miesiące temu, czy tam miesiąc temu niecały, może 8 rebeliantów, czy tak zwanych, czy tam opozycjonistów, jak to oni to określiła, z 2 kilogramami sarinu. Rosja wystąpiła oficjalnie do Turcji o wyjaśnienie tej sprawy, a ta sprawa w ogóle zniknęła. Nie ma. A poza tym ta ostatnio użyta broń chemiczna, są po prostu dowody na to, sami się fotografowali, jak oni wystrzelali i są na YouTubie, można to oglądać, jak ktoś ogląda, to może oglądać. Panie doktorze, jaka będzie odpowiedź w tej chwili Syrii, jeśli Stany Zjednoczone użyją broń, znaczy jeśli dojdzie do interwencji, a dojdzie, bo Barack Obama powiedział wprost, dojdzie do interwencji, jaka będzie odpowiedź Syrii?
Ja myślę, że przede wszystkim trzeba powiedzieć tak, czy Stany Zjednoczone, czy zaatakują Syrię, czy nie zaatakują Syrię, już straciły swoją pozycję lidera politycznego na świecie. Także tak czy inaczej. Natomiast to opóźnienie, czyli to przemówienie pana prezydenta Obamy. Oczekiwanie na zdanie kongresu w tej chwili. Tak, na zdanie kongresu. To jest niczym innym jak po prostu tłumaczenie tego, że po prostu nie mamy tego mandatu do zrobienia tego. Tym bardziej, że nawet gdybym miał mandat z kongresu, to nie ma żadnego mandatu, żeby atakować. Czym się różni Amerykanie, czym się różni pan Obama, czy tam, nie wiem, ktokolwiek, ode mnie na przykład, jako Syryjczyka, który jest obywatelem świata też i ten. Ja mam swój kraj, on ma swój kraj, niech zadba. Od kiedy, powiedzmy, używanie broni chemicznej w Syrii grozi interesom Stanów Zjednoczonych, a używanie broni fosforowej przez Izrael w Gazie nikomu tam nie groziło, nikomu nie dało do myślenia, że trzeba. Ja mu to wczoraj podsunęłam. Coś zrobić. Arsenał zbrojeniowy Izraela na Bliskim Wschodzie jest znany, wiadomy. Poza tym Izrael jest nieobliczalny w stosunku do obywateli palestyńskich, w stosunku do swojej okupacji terenów palestyńskich i nic o tym się... Ze statkami znana sprawa. Bardzo dziękuję panie doktorze za przybycie do studia. Doktor Nabil Al-Malazi, przewodniczący klubu syryjskiego, był naszym gościem. Ja tylko przypomnę, że dziś w ambasadzie syryjskiej będzie specjalnie poświęcona konferencja prasowa temu, jak w tej chwili żyje się w Syrii. Jeszcze raz dziękuję, a my już teraz czekamy na informacje sportowe.